Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 120 odcinek Zarychty na Solo. Wybaczcie za przerwę, ale złożyło się na to trochę rzeczy. Po pierwsze dłuższy weekend poprzedni, po drugie choroba córki moja. I tak to niestety wyszło, ale wracam. I teraz znowu będzie regularnie. Dzisiaj w 120 odcinku nagrody czwartego tygodnia NBA, natomiast trochę z tych nagród będzie się odwoływało do całego sezonu tak naprawdę, bo dla niektóre rzeczy trzeba wyróżnić, tym bardziej, że no nie o wszystkim jak dotąd mówiłem. Na dzień dobry, na pierwszą nagrodą jest nagroda Stoperów Roku, otrzymują ją Toronto Raptors, którzy jak na razie no przede wszystkim grają zdecydowanie lepiej niż ich skład. Są bez Kyla Lauriego, bez Serge'a Ibaki, z bardzo słabym jak na razie Markiem Gasolem, a potrafią wygrywać ważne mecze, jak chociażby wyjazdowe spotkanie z Lakersami i kilka innych spotkań. Natomiast no, po pierwsze świetnie rozwijają kolejnych graczy, no bo świetnie się pokazuje Chris Boucher, świetnie się pokazuje debiutant Terence Davis, zawodnicy, którzy oczywiście gdzieś tam przechodzili poniżej radaru, i tutaj dla Toronto Raptors ogromne gratulacje za to i dowody uznania. Natomiast oni słyną, myślę, że już można tak powiedzieć, w tym sezonie NBA ze świetnej obrony i wyłączenia gwiazd poszczególnych drużyn. I tak wypisałem sobie po kolei, jak to miało miejsce chronologicznie. Najpierw dostało się Zachowi Lawinowi, który rzucił im 11 punktów, trafiając 4 na 13 z gry. Następny był Nikola Vucevic, 5 punktów, 1 na 13 z gry. Po dłuższym czasie, chyba tam z półtora tygodnia minęło, pojechali właśnie do Los Angeles i zatrzymali LeBrona na 13 punktach i trafieniu 5 z 15 rzutów. Pomimo porażki z Toronto Raptors udało im się zatrzymać Kawhia Leonarda na 12 punktach i trafieniu 2 z 11 rzutów z gry i przerwali serię kilkuset meczów z minimum 10 punktami Damiena Lillarda, bo zatrzymali go na 9 punktach i trafieniu 2 z 12 rzutów z gry. Trochę gorzej było z Luką Doncicem, bo Luka rzucił 26 punktów, ale trafił też tylko 5 z 14 rzutów z gry i tak naprawdę od początku sezonu z tych wielkich gwiazd nie udało im się zatrzymać tylko Janisa, bo Janis im rzucił 36 punktów, trafiając chyba 14 z 20 rzutów z gry, więc to był jedyny minus. Natomiast ewidentnie, jeśli wasz klub będzie za chwilę grał z Toronto Raptors i macie u siebie wielką gwiazdę, to uważajcie, bo ta gwiazda może w tym meczu zagrać zdecydowanie poniżej swoich możliwości. A z kolei powyżej swoich możliwości gra jak na razie laureat nagrody Overachiever tygodnia, czyli ktoś, kto gra zdecydowanie powyżej oczekiwań w stosunku do tego, jakie są do niego skierowane. Jest to Andrew Wiggins, który wreszcie gra tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali. Wiggins jak na razie 26 punktów, 5 zbiórek, 3,5 asysty, 48% z gry, 36% za 3. To są wszystko najlepsze wyniki w jego karierze. Bez niego Timberwolves w ostatnich dwóch meczach są 0-2. Przegrali oba te spotkania. Nie były łatwe, bo chociażby z Houston Rockets. No ale mimo wszystko to pokazuje już, że wreszcie być może ten Kanadyjczyk odbije się i wreszcie zacznie grać na takim poziomie, jak od niego oczekiwaliśmy. Wreszcie za takie pieniądze, jakie dostaje, a przynajmniej zbliży się do tego. Natomiast chwilowo jest nieobecny. Ostatnie dwa mecze opuścił z powodu śmierci swojej babci. Na kolejne spotkanie jest oznaczony jako prawdopodobnie nie zagra. Oficjalny powód to choroba na razie, przynajmniej tak na Roto World można było wyczytać. Zobaczymy, jak to będzie, ale na pewno Wigginsa trzeba za ten start sezonu pochwalić. Następnie nagroda imienia ulepszonego Larry'ego Birda. Ulepszonego dlatego, że Bird jako pierwszy w historii zanotował sezon 50% gry, 40% za 3 i 90% z wolnych. Devin Booker, bo to o nim mowa na razie, robi 50-50-90. Zresztą świetny start sezonu Phoenix Suns. Polecam, naprawdę warto ich oglądać. Na razie mają bilans 7-4. A Booker sam w sobie 25,5 punktu, 54% z gry, 50% za 3 i 94% wolnych. No i Booker, co ciekawe, chętnie oddaje mniej rzutów z gry, bo blisko 2 rzuty z gry na mecz mniej niż w poprzednim sezonie.
chętniej dzieli się piłką, ma z kim dzielić się piłką, bo jest Ricky Rubio, jest świetny Dario Saric, który miał może gorszy start sezonu, ale jest coraz lepszy, Aaron Baines i paru jeszcze innych graczy, Kelly Oubre, który miał ostatnio świetny mecz na 30 punktów. To powoduje, że Booker ma z kim grać, to powoduje też, że nie tak łatwo jest go podwajać, nie tak łatwo jest odpuszczać innych zawodników, żeby zwiększać nacisk na niego. I dzięki temu on też ma lepsze pozycje do rzutu, więc to zdecydowanie na plus. No i zobaczymy, czy Phoenix Suns będą tylko wydmuszką początku sezonu, czy też utrzymają się w tym miejscu, gdzie są na dłużej. Fajnie, gdyby tak było. Odrodzenie sezonu. Wydaje mi się, że tutaj nagroda jest dosyć jasna i przynajmniej na razie ja nie widzę lepszego kandydata. To jest dla mnie Markelle Fultz, który przez kontuzję stracił już tak naprawdę poprzednie dwa sezony w Philadelphia 76ers, a teraz wskoczył do pierwszej piątki Orlando Magic. Nie gra może jeszcze jakoś super, naprawdę. Jest to gość, który notuje na razie 10,5 punktu, 3 asysty, trafia 48% rzutów z gry. Natomiast Fultz przede wszystkim gra. Pokazuje, że jest zdrowy, chociaż gdzieś ta mechanika rzutu jest inna niż w czasach NCAA, ale mimo wszystko Fultz jest gotowy do gry i robi dużo dobrego dla Orlando Magic jako nominalny rozgrywający w pierwszej piątce, choć nie zawsze on rzeczywiście rozgrywa piłkę. Natomiast Magic trochę wstali z kolan, mają chyba bilans 6-7 w tej chwili, więc dobijają do tych 50% i powoli się rozkręcają. Jest w tym też spora rola właśnie Markella Fultza, który mam nadzieję, że będzie z każdym tygodniem coraz lepszy i coraz lepszy i będzie po prostu zrzucał z siebie tą rdzę dwóch sezonów praktycznie bez gry. Kolejna nagroda to taka nagroda, która tak naprawdę zadziała się dzisiaj w nocy w 2 minuty, mianowicie nagroda zmartwychwstania tygodnia. Chandler Parsons, zawodnik, który no, wiemy jakie ma problemy z kontuzjami i ile czasu nie gra, który jest no, obiektem wielu drwin, memów, natomiast no, słuchajcie, myślę, że żaden zawodnik NBA nie chce spędzać czasu na chorobowym, wolałby grać i Chandler Parsons też na pewno się do tego grona zalicza. Natomiast zagrał 2 minuty przeciwko Lakers w ostatniej nocy. To był jego debiut w barwach Atlanta Hawks. Zobaczymy, czy będziesz miał szansę w jakikolwiek sposób wbić się do rotacji tego zespołu. Życzę mu tego oczywiście. Natomiast w te 2 minuty był bardzo nieprzydatny. Nic nie zrobił, niczym się nie zapisał w protokole meczowym poza samą grą. Natomiast w te 2 minuty Hawks byli minus 10 i przegrali chyba 12 punktami, więc to mogło być gdzieś tam bardzo mocno decydujące. Kolejna nagroda. Dzisiaj nagrody same pozytywne, bo w zeszłym tygodniu zresztą powiedzieliście mi w komentarzach, nie w zeszłym, tylko 2 tygodnie temu powiedzieliście w komentarzach, że tu powinny być nagrody pozytywne, więc do tych się ograniczam. Nagroda imienia Walecznego Serca Braveheart dla Charlotte Hornets za ich start sezonu. Bilans 6-7 na razie i 4 bohaterskie zwycięstwa w końcówkach. Z Chicago Bulls wygrali 1 punktem, tam decydujące punkty rzucał w linii osobistych Devonte Graham. Później z Indiana Pacers też wygrali 2 punktami i też Devonte Graham rzucał decydujące punkty na linii rzutów osobistych. Z Detroit Pistons wygrali 3, po trójce w ostatniej sekundzie Malika Monka równo z końcową syreną trafił trójkę na zwycięstwo. No i ostatnie zwycięstwo z New York Knicks 1 punktem też, Devonte Graham rzucił zwycięską trójkę chyba na 2 sekundy przed końcem, czy jakoś tak. Charlotte Hornets zdecydowanie też należą do drużyn, które grają powyżej oczekiwań, które były w stosunku do nich przed startem sezonu. No i ten Devonte Graham wydaje mi się gość, który może kandydować do nagrody zawodnika, który zrobił największy postęp. Natomiast ja mam jeszcze innego, którego teraz chcę wyróżnić. To jest Luke Kennard, zawodnik Detroit Pistons, który pod nieobecność Blake'a Griffina i często nieobecność Derricka Rose'a, a także kontuzję Reggie'ego Jacksona, musiał wziąć na siebie dużo większe obowiązki i pod względem statystycznym daje sobie świetnie radę, bo on podwoił swoje, prawie w okolicach podwojenia swoich statystyk, jeśli chodzi o punkty i asysty. W zeszłym sezonie rzucał niespełna 10 punktów na mecz, w tym prawie 18. Asyst miał poniżej 2, teraz ma powyżej 4. Trafia 45% z gry, czyli nieźle. 40% trójek, oddając o 3 rzuty więcej niż w poprzednim sezonie. No i tak jak mówię, boję się, że statystyki jego pójdą w dół, co zresztą już widać po pierwszych meczach z Blake'iem Griffinem, w których dostawał mniej piłek, miał mniej rzutów. No ale z drugiej strony liczą się przede wszystkim zwycięstwa. To jest najważniejsza statystyka w NBA. Jeśli gra z Blake'iem Griffinem więcej na
piłce, a Kennard mniej, będzie przynosiła zwycięstwa dla Pistons, no to zdecydowanie w tym kierunku muszą iść. Natomiast chciałem go po prostu docenić za ten naprawdę świetny start sezonu i ten pierwszy miesiąc, bo jakby nie patrzeć, miesiąc z NBA już nam minął. Kolejna nagroda to nagroda imienia Denisa Rodmana dla zawodników wybieranych w drugiej rundzie draftu, często pomijanych, często odpuszczonych, ale da się wyciągnąć tutaj jakieś skarby co jakiś czas. I tutaj nagroda dla zawodnika Golden State Warriors, czyli dla Erika Pascala, który w tej chwili stał się chyba liderem nawet tej drużyny przy kontuzjach, które dotknęły wielu zawodników, tak, no nie ma Stepha Curry'ego, nie ma Klaya Thompsona, D'Angelo Russell teraz wypadł na 2 tygodnie, Draymond Green gra trochę, chyba nie do końca zdrowy, a Pascal robi swoje, prawie 17 punktów na mecz, 52% z gry, ostatniej nocy rzucił 30 punktów, chociaż w przegranym meczu z Pelicans, ale mimo wszystko to dla debiutanta się liczy. I szczerze powiedziawszy, że jak sobie sprawdziłem, takich liczb, takich statystyk, jakie ma w tej chwili, czyli punktów i skuteczności z gry, nie wykręcał w żadnym sezonie w NCAA. A grał 4 lata, jeszcze tak naprawdę był 5 lat, bo miał rok zawieszenia po tym, jak zmieniał jedną uczelnię na drugą, ale zagrał 4 pełne sezony w NCAA i wszedł do NBA tak naprawdę gotowy. To jest trochę podobny scenariusz, jaki miał miejsce z Malcolmem Brogdonem kilka lat temu, co po raz kolejny sprawia, że uważam, że w drafcie nie powinno się wybierać tylko i wyłącznie tych gości, którzy zagrali jeden sezon i już są wielki talent, tak, i powinni i zaraz się nam rozwiną. Często oczywiście się z nimi trafia, tak, no bo wiadomo, to też dla nich się wybiera te najwyższe numery, no bo to są goście, którzy mogą stać się gwiazdami drużyn. Natomiast wydaje mi się, że druga runda to jest takie miejsce, w którym często powinno się patrzeć właśnie na tych gości, którzy spędzili 3-4 lata na uczelni, bo to są goście, którzy już przeszli pewien proces polegający na tym, że spotkali się z różnymi rywalami, grali z różnymi przeciwnikami, rozwinęli się po prostu na tej uczelni, stali się liderami swoich drużyn też mentalnie, no i są zdecydowanie doroślejszymi graczami, bo oni wchodzą do ligi mając 23-4 lata, więc to jest zupełnie też inny poziom mentalny już niż 19-latek. No i tutaj Pascal pokazuje, że no, można w takich zawodników inwestować, bo to są goście, którzy z miejsca są już gotowi do grania i on to świetnie udowadnia, tak jak wcześniej to robił Malcolm Brogdon. Kolejna nagroda, normalnie bym nie chciał przyznawać, bo nie jestem fanem tego zawodnika, ale muszę docenić, bo najprawdopodobniej dzisiaj też NBA ogłosi, że został zawodnikiem tygodnia, bo Houston Rockets wygrali wszystkie mecze w tym tygodniu, a James Harden notuje prawie 45 punktów, prawie 7 asyst, trafia 46% z gry i 40% za 3 w tym tygodniu, więc zdecydowanie jemu ta nagroda się należy. No cóż, wydaje mi się, że to może być sezon, który przejdzie do historii, jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia Jamesa Hardena, bo pamiętajmy, w historii mamy tylko 2 nazwiska zawodników, którzy rzucili powyżej 3000 punktów w jednym sezonie regularnym. To są Wilt Chamberlain i Michael Jordan. Jordan tego dokonał w sezonie chyba 86-87, jeśli dobrze pamiętam, notował wtedy 37 punktów na mecz. I taka średnia przy rozegraniu wszystkich meczów wystarczy Hardenowi, on w tej chwili ma średnią za cały sezon 39,5. Więc Harden może do tego bardzo elitarnego i zacnego grona w tym sezonie dołączyć. Ostatnie 2 nagrody. Pierwsza to nagroda imienia Bruce'a Lee, czyli wejście smoka do NBA. Może nawet nie tyle do NBA, co do nowej drużyny. Paul George wrócił po kontuzji i zagrał na razie 2 spotkania, w ciągu których łącznie uzbierał 44 minuty. W ciągu tych 44 minut łącznie rzucił 70 punktów, czyli średnio prawie 1,5 punktu na minutę, może nawet ponad, 70 przez 44, no może być ponad 1,5 punktu na minutę, co jest wynikiem po prostu kosmicznym. Oczywiście pewnie dalej się to nie utrzyma, w momencie kiedy on zacznie grać razem z Kawhiem Leonardem, to będą musieli dzielić między sobą obowiązki zdobywania punktów, no ale na razie wygląda to rzeczywiście świetnie, bardzo dobre wejście w sezon, nie widać po nim tych kontuzji, może rzeczywiście te barki aż tak mu doskwierały. I ostatnia nagroda dla debiutanta roku jak na razie, jest dla mnie nim zdecydowanie Ja Morant, czyli rozgrywający Memphis Grizzlies, który
nie tylko jest świetnym zawodnikiem, ale też mam wrażenie, że mentalnie nie boi się niczego. Jest dla mnie połączeniem tak naprawdę atletyzmu, ale nie tego atletyzmu nad obręczą Russella Westbrooka, tylko tego, jeśli chodzi o jego szybkość, jeśli chodzi o jego prędkość przemieszczania się po parkiecie i jednocześnie finezji Kyriego Irvinga. Bo Ja Morant jest fantastycznie szybki, a jednocześnie jest tak pomysłowy momentami. Potrafi... No, ogólnie mam wrażenie, że od dłuższego czasu w NBA panuje takie... I wśród kibiców NBA panuje coś takiego, co sprawia, że zachwycamy się przede wszystkim wsadami, mocnymi wsadami, ktoś nad kim skoczył, a Ja Morant robi fantastyczne inne rzeczy, nie wiem, rzuty z dwutaktu, bardzo fajne, jak chociażby w ostatnim, przedostatnim meczu chyba z Utah Jazz miał taką kontrę, gdzie przełożył piłkę za plecami, rzucił za dwa z faulem. Akcja teoretycznie prosta, ale był w tym jakiś taki fajna prędkość tej akcji. Nie wiem, nie umiem tego do końca określić. Mi się po prostu bardzo podoba jego gra i polecam wam, żebyście ją oglądali. Plus, tak jak powiedziałem, że Morant nie boi się podejmować ważnych decyzji w końcówkach meczów. To on przyczynił się mocno do zwycięstwa nad Brooklyn Nets, kiedy najpierw w czwartej kwarcie zablokował rzut Kyriego Irvinga na dogrywkę, a potem w tej dogrywce kluczową asystę dał do Jaya Crowdera. No i teraz w meczu z Charlotte Hornets w tym tygodniu to on zdobył decydujące punkty wjazdem pod kosz, które dały Memphis Grizzlies zwycięstwo. Okej, okay. Nagadałem się trochę mam chrypki jeszcze po chorobie, co pewnie słychać, ale na tyle to było 120. wydanie Zarychty na Solo. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Zapraszam was do subskrybowania kanału, bo bardzo nam na tym zależy, żeby było was więcej. No i do usłyszenia za dwa dni w kolejnym podcaście. Wydaje mi się, że uda nam się złapać z Mariuszem, a jeśli nie, no to oczywiście za tydzień kolejne nagrody tygodnia. Dzięki za wysłuchanie i do następnego odcinka. Cześć. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.